Pani burmistrz, majówka wielkimi krokami, tuż w ten weekend. Bogusz w Ugorce ma ofertę od sportowej po kulturalną. Tak jest. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Boguszowa Gorca, ale również wszystkich turystów, którzy odwiedzą nas w ten weekend majowy, do skorzystania z naszej oferty. Dzisiaj jesteśmy na Dzikowcu. 1 maja zaczynamy święto pracy. My sportowo, Nordic Walking. Cieszę się, że wreszcie ta popandemiczna rzeczywistość się otworzyła i możemy zaprosić Państwa również na piknik. Wiem, że są przygotowani przedsiębiorcy gastronomiczni, także myślę, że każdy z Państwa będzie mógł sobie tutaj wybrać, co będzie chciał. 2 maja, święto flagi narodowej. Wyruszamy w miasto z flagami dla naszych mieszkańców, ale również turystów zapraszamy do udziału w naszym happeningu. 3 maja, święto Konstytucji. I to już bardzo patriotycznie w Centrum Kultury. Odbędzie się piękny koncert pieśni patriotycznych na godzinę 17. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Także każdy w ofercie, mam nadzieję, znajdzie majowej coś dla siebie w Boguszowie Gorcach. Pięknie zapraszamy. Czy pani burmistrz ma się zamiar przyjemnie pomęczyć na Nordic Walking? Tak, oczywiście. Już tu oficjalnie powiem, że ja również wystartuję. Cieszę się niezmiernie i zachęcam wszystkich do udziału w zawodach 1 maja. W sobotę otwieramy wyciąg i całkiem atrakcyjna oferta dla wszystkich tych, którzy chcieliby spędzić słoneczny, piękny majowy weekend w Boguszowie Gorcach. Rzeczywiście majówka to taki czas, kiedy wszyscy przygotowują atrakcje. My również nie chcemy być gorsi i tutaj dla mieszkańców Boguszowa, mieszkańców Obrzycha, mieszkańców naszego powiatu przygotowaliśmy, zaczynamy przynajmniej kręcenie naszej kolei sezonowe. Już ważne powiedzieć, że to jest kręcenie letnie. Zaczynamy o godzinie 9 już jutro, czyli 30 kwietnia, ale zapraszamy przede wszystkim na majówkę, na kocyk, na górki nasze, ale przede wszystkim tych, którzy chcą się zrekreować aktywnie, czyli zapraszamy na Nordic Walking. Zapisy o godzinie 9, startujemy o godzinie 11. Są to forma rekreacyjna przejścia pętli 6,5-kilometrowych. Zatem ci, którzy chcą miło rozpocząć sezon, dobrze się w niego wdrożyć, zapraszam pod Dzikowiec, w nasze piękne góry kamienne, żeby rzeczywiście świętować tą majówkę. A potem po godzinie 14 czas rekreacyjny, czyli dmuchańce dla dzieci, atrakcje przygotowane przez gestora naszej restauracji, a my kręcimy koleją w niedzielę, można tak powiedzieć, do ostatniego klienta, czyli tutaj się nie zamykamy na godzinkach. Ale oczywiście kolej będzie czynna przez całą majówkę w godzinach od 9 do 17, z tym, że tak jak powiedziałem, w tą niedzielę kręcimy do ostatniego. Można pospacerować i pojeździć na rowerze również. Zapraszamy pieszych, zapraszamy turystów, zapraszamy rowerzystów. Można wjechać, pomożemy również włożyć rower na naszą kolej, wywieziemy do góry. Panie dyrektorze, Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury zadbała o wszystkich tych, którzy chcą świętować w weekend majowy. Tak, my skupiliśmy się na 2 i 3 maja. 2 maja święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej, stąd ta flaga. Happening organizujemy na terenie naszego miasta. My, wszyscy pracownicy naszej placówki i nasi przyjaciele, w sumie kilkadziesiąt osób pojawi się w mieście, żeby częstować takimi flagami wszystkich Państwa, składać życzenia i rozdawać specjalne ulotki. Ulotki, które będą promowały koncert, który odbędzie się dzień później, bo też mamy święto 3-majowe. Kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, zespół Moriendo Café, Filharmonicy z Jeleniej Góry z fenomenalnym koncertem piosenki polskiej i tej najnowszej i tej sprzed wielu, wielu dekad. Jest również wielka niespodzianka polegająca na tym, że wiele tygodni temu ogłosiliśmy, wydaje mi się, świetny koncert, konkurs plastyczny z okazji Święta Flagi. Tam, gdzie ja, tam moja flaga, taki tytuł, dla najmłodszych. Napłynęło 46 prac. Dzieci przeżyły same siebie i te prace towarzyszyć będą koncertowi i rozdamy nagrody. I mam nadzieję, że z najmłodszymi i ze wszystkimi fanami świetnej polskiej muzyki sala wypełni się po brzegi i 3 będzie świetny koncert. A 2 jesteśmy w mieście, widzimy się na ulicach, w sklepach i cieszymy się z najmłodszego polskiego święta polskiego, jakim jest bez wątpienia Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. No a 3, tak jak już mówiła pani burmistrz, świetny, fenomenalny koncert pieśni polskich.